Panie Marszałku, Pani Minister, Wysoka Izbo. W tym roku po raz kolejny zlikwidowane zostanie kilkaset szkół i placówek oświatowych. Jest to w części wynik spadku liczby uczniów, ale nie tylko. Rząd Platformy Obywatelskiej wprowadził już podwyżki wcześniej uposażeń nauczycielskich, ale czy to idzie za tą kwestią i za tym problemem? Choć trudno tu wskazać grupę zawodową, która bardziej od nauczycieli zasługiwałaby na podwyższenie wynagrodzeń, to w zgodnej opinii przedstawicieli samorządów stały się one przyczyną likwidacji szeregu szkół, zwłaszcza małych szkół, przede wszystkim na wsiach. Chciałbym wiedzieć, czy rząd, który nie jest przecież pracodawcą nauczycieli, zrekompensował lub zamierza zrekompensować samorządom koszty tych podwyżek. W każdym wypadku likwidacja szkoły dotyka nie tylko nauczycieli, nierzadko od kilkudziesięciu lat pracujących w danej szkole, ale też społeczności lokalne, dla których szkoła jest nie tylko placówką oświatową, ale również miejscem, wokół którego koncentruje się całe życie społeczne i kulturalne. W ogromnej większości wypadków te szkoły zostały wybudowane i wyposażone przez samych mieszkańców. Dlatego też decyzje o likwidacji szkół są źródłem konfliktów społecznych i są też w dużej mierze słusznie odbierane przez mieszkańców jako krzywdzące. W moim przekonaniu należy, biorąc pod uwagę nie tylko funkcje edukacyjne, ale również kulturalne i społeczne, pełnione przez małe wiejskie szkoły, dążyć do zachowania jak największej liczby takich placówek. Tylko one zapewniają bowiem każdemu dziecku indywidualne podejście i poczucie bezpieczeństwa, czego nie można powiedzieć o bardziej dominującej w polskiej oświacie szkołach tzw. molochach. Dlatego zapytam. Jakie koszty związane z podwyżkami pensji nauczycieli poniosły samorządy w roku 2011 i jakie koszty mają ponieść w roku bieżącym? Oraz czy w związku z podwyższeniem uposażeń nauczycielskich została zwiększona również wysokość subwencji oświatowej i o jaką kwotę? Dziękuję. Dziękuję.